Nie zostawiaj mnie w Wenecji, cień! Mówię, Boże, kochany, nie? Boże, jeszcze się porycz. Panowie, naprawdę. To jest pierwsza interwencja sowiecka w Niemczech w 1936 roku. Dywizjami, które nie mają ekwipmentu. Powiem tak, wojska sowieckie same zajmują Berlin w tym momencie. O, już go zajęły. O, udało się. Dobra. USA robi interwencję w Azji przez to... To będzie Warplan Yellow. Dobra, to teraz tak, panowie, trzeba do nacjonalistycznej Hiszpanii wysłać ochotników, bo nie ma... To Malan ugra. Muszę, chcę wam coś ogłosić, nie? Tak szczerze. Jeżeli Moskwa upadnie, to ja nagram czerwony Hongkong na nowoczesnym dniu. Przysięgam, nagram czerwony Hongkong, jak upadnie Moskwa, nie? Comment of the day. Comment of the day. Na mojej warcie nie będzie Międzymorza. Chcieliśmy zrobić Border Gore na ZSRR, że no. Ktoś przejmie całe ZSRR oprócz state'ów, które stworzą napis JK. A, ja kiedyś wchodzę na kanał do Adama, bo mieliśmy zebrania, on siedzi sobie pod nosem, nuci: nie zostawiaj mnie w Wenecji, cień! Mówię, Boże, kochany, nie? Boże, jeszcze się porycz. Opłacz się jeszcze. O, Włochy wypowiada wojnę, celem jest Grecja. No to teraz patrzymy na Włochy, jak dostają wcisy od grubochów. O, Grecja prawie dojechała do Ankary. Związek Radziecki kończy już swoje podboje, już nie zamierza nic atakować. Teraz tylko nadrobić 80 tysięcy karabinów. Dobra, moi drodzy, jest 39, czyli od tego momentu można sobie już wypowiadać normalnie, nie instant warem cele, nie? Ojejku, ale się czuję doskonale, jak sobie gram w hoja ze moimi przyjaciółmi z kanału na Discordzie i z cudownym YouTuberem, jakim jest Łukasz Kała, którego bardzo lubię oglądać. To będzie w filmie, to nie zostanie wycięte. Moja flota pływa statkami, ej, flotę wielką mam, ej, byku, zobacz to. Flota pływa tu. Uwaga, aż 40% osób oglądających moje materiały nie subskrybuje mojego kanału. Byczku, nie bądź w tych 40%. Zasubskrybuj mój kanał, aby dostawać powiadomienia o moich filmach. Jeżeli odcinek ci się podoba, pamiętaj, aby zostawić lajka. No i pamiętajcie, że na NMA.com możecie kupować gry, a używając kodu KRM macie 3% zniżki. Ile cel wojenny leży, tak jakby? No to możesz... jako... Oj, ile cel leży, to musisz najechać palcem i ci tam pokażę. Palcem. Dotykam palcem ekranu i się nic nie pojawia. Znaczy, chodzi mi o myszkę. Związek chciał wojnę. Ale cisza. Każdy skupiony, no. W Polsce zobacz, co się Niemcowi dzieje. Szykujemy 40 na Syberię. Malan, pomagaj mu. Nie bądź obojętny na krzywdę swojego sojusznika. Sowiecki rasz na Warszawę idzie. Jak 1920. Powoli, wiesz. Broń się na Wiśle. No i się powiem ci, te tanki przebiją wszystko, ale... Ty masz się taką infrastrukturę w tej Polsce, że tu się nie da nic zdobyć, nie? Jest wszędzie atryszyn w tej Polsce, bez kitu. Ale one robią Boże, kurde. Ale one mocno atakują. W sensie, wiesz co, w tej Polsce jest beznadziejna infrastruktura. Jeżeli byłaby tu normalna infrastruktura, jak w Związku Radzieckim, to bym was tutaj, chłopie, zjadł w 3 miesiące. No, zobaczymy, jak będzie wyglądać wojna w Hiszpanii, plus co zrobią Włochy i Niemcy, nie? Bo teraz was będzie czekał konflikt. Ja sobie Sowietem poczekam, jak robak. Puść ich głębiej w Polskę, to zdechną z głowy. I to jest prawda. Ej, wystarczyło, żebyś mnie pod Warszawę dopuścił. Tam jest takie atryszy, że ja bym się tam wypalił chyba. No nie chcesz być czerwony, Gespero? Nie, a tu. Lepiej martwy niż czerwony. Hiszpania nie musiała walczyć. Hiszpania. Super. Dlatego Hiszpan powinien z bomby wejść do tej wojny i się ustawić na Alpach. No ale dziwna wojna, szczerze. Ale plot twistik. To tak szybko idzie? Przecież się tego spodziewałeś. No spodziewałem się, no bo Niemcy nie mają tyle wojska z Polską, nie? Siądzie, czy nie? Chyba wycofał. Jest, siadło, dobra, siadło. Ale te czołgi to są, kurde, siekiery, nie? Jasny gwint. Łopie, ale mało spaliłem. Polsce spaliłem 500 tysięcy, Niemcowi 300. Przez te attrition cholerne, no. No co tam się dzieje? Dobra, Polak już zdechł w Polsce. On już nic nie ma. Już jest po Polaku. Ej, Łukasz, dasz mi Gdańsk? A czym ty grasz? Mongolią. No dobra, mongolski Gdańsk. I mamy pokój. Mongolski Gdański mały pokój, nie? Upadek Rzymu! No. Upadek Rzymu! Co? Ej, Włochy! Ja na desanty okay. Sobie nie daję rady, także spoko. Włochy już upadają, no już jest konferencja. Ej, stop, to tak nie powinno być. Tak nie powinno być, że upadły Włochy i jest Turcja w konferencji i Rumunia. Serio wam usunęło całe dywizje? Ja mam nadal te moje do obrony.
no wszystko. Ej, no to jest bez sensu. Nie no, oddaliście pół Polski za dwie dywizje pancerne. Zawsze. Nawet dobry wynik. Jedyne, co je blokuje przed wejściem do Warszawy, to rzeka. I to jest wszystko, stary. O, jest, dobra, mamy przyczółek, więc jest maśniutko. Panowie, mam dodatkowe dwie dywizje pancerne już. Ruszamy na inny front, panowie, bo to jest to duży attrition. To jest jedyna polska obrona, attrition, nie? Wy naprawdę woliście trzymać wszystko na mojej granicy i czekać, aż was zje Anglik? Oczywiście. To jest głupota, no ale spoko. Ja widzę Rumunię, no nie? Rumun jest moim MVP dzisiejszym, po prostu widzę, jakie dywizje wystawią, no nie? To jest taktyka, wyszkolić tyle dywizji naraz, śmiechu warte, i zmienić je na normalny ten... Ale spada! Jezus, tak, ale ksz, robi swoje. Jest! Warszawa się odsuwa? Nie, a was nie puszczę z Warszawy. Wy tu będziecie ja stać, aż zdechniecie. Jak ja chciałem wjechać w Łoski, Włoch zajął Berlin. Udało się. No. O, ja nie mogę. Warszawa w kotle stoi. Panowie, armia niemiecka nie istnieje. O. Jest. Dobra, no to ja puszczam plan teraz. O, Mongołowie ze mną atakują Warszawę? No. Boże, Kartus, to co są za dywizje? 40 breakthrough. Muszą być... To, musi... to jest masna siła, powiem ci. Dobra, Warszawa padła. Czy to już po Polsce? Ta. O, Gdańsk dla Mongolii, no ja to obiecałem. Mongolski Gdańsk. Nie wiem, co zrobi frakcja włoska, czy mnie zaatakuje, czy nie. Ja tylko oglądam rozgrywkę, a ewentualnie przychodzę. Ja idę sprzęt na spacer, jak coś. Spoko. To ja idę wyjąć na szyję ze zbytarki. Nie, te moje dywizyjki to są słabe, słabizna, bo one pod defa są. Stany robią desant, już się wystraszyłem, dobra, to Syberia. Siadło pod Berlinem. Siadło. Chwała Wielkiej Rosji. Jakubek, myślałeś, że się na to nie przygotowałem? 65 dywizji już tam idzie. Już biegniemy, towarzysz. Jakubek, nie po to ci oddałem Berlin, żeby teraz tam jakieś czerwone karaluchy wiesz. Anglik, oddajesz Europę? Nie, tylko się cofam, bo mój sojusznik się wycofał. Ja nie mogę tam samemu stać. Ej, mogę dostać Hamburg później? Nie dostaniesz. Dostaniesz podwójkę, armatę. A co wygrać? O, Łukasz, niech to diabła. Dobrze jest. Ja wiem, gdy ty się wycofujesz, małpu przebiegła. Ty idziesz na ten cypelek, gdzie Włochy, w Brukseli, i tam będzie mikrowanie na dwóch prowincjach. O, już tu jest rzeka trzymana, ale będzie masne przebijanko, dwie rzeki i bunkry, jedziemy, Dobra, poczekam, aż to AI dopuszuje mi i zobaczymy, co się da zrobić z tymi rzekami, nie? Spuszujesz mnie, Łukasz? No, zaraz dostaniesz co? Ciosa. Jezus, ale nudziarz, 10 dywizji na kratkę za rzeką, nie no. Ty, Włochy, dacie mi przejście przez was, to ja im nie, na plecy wyskoczę. Ja sobie wezmę przejście przez Włochy i przejdę po prostu do Paryża, co o tym sądzicie? Potem zmiana planu i 10 dywizji na porcie. No dokładnie. O, jedna armia amerykańska. Ajajaj. Co się stało amerykańskiej armii? Co się stało amerykańskiej armii? Oj. Oj. O Jezus. Panowie, to są już emocje, ja to rozumiem. Jezus. Chłopie, moje czołgi nawet, gdy toczą kilka bitew, mają półtora klocka breakthrough, nie? Przepiękne. Najlepsze, że coś czuję, że to się skończy takim impasem, że ani my nie przebijemy Ruska, ani Ruscy na... No jedynie Włochy. Nie, ja tu siedzę do 12 w nocy, ja was muszę przebić. Ej, powiedzieć wam ciekawostkę, bo mi się teraz przypomniało. Jadłeś czwartego kebabu. A możesz zamknąć mordę? A, czyli tak. Ha, zadymiarski desant w Danii. Jedna szachownica wylądowała z kolonii. O nie. Aha, dobra, to on Afrykę odpuścił, essa. Wchodzimy. Związek Radziecki jest gotowy. A ja się nawet nie przepychałem w Syrii. Tak bez kappy mówię, nie? To kompletnie obolałem. Do takiego czegoś to tylko nasz kłęcio jest zdolny. A nie, tu stoją małpy. Spokojnie. Czekaj, ile mam czołgów ciężkich? Zaraz tam wyślemy. Zaraz tam wyślemy dywizję, byczku. Spokojnie. Dwie wystarczą z upodności. O, siema, jak tam gadamy dalej o pokoju? Jak tam wasze 10 samolotów w powietrzu, panowie? Jedyna, czerwona, zjednoczona Europa. Mówiłem, że Paryż będzie czerwony. Szczepion! To dla ciebie! Panowie, ofensywa jest w środku Francji, wy dalej macie 10 tysięcy myśliwców w Beneluxie, nie? Nie. Włochy zmieniły stronę, teraz czas porozmawiać z Rumunią i z Turcją, mi się tak wydaje. Nie no, panowie, Europa poszła. Powiem tak, wolę się przez Pireneje przebijać niż przez tamto, bo przez Pireneje się przebiję. O, ale jest linia już u Bordeaux ustawiona, już wiedziałem, no Jakubek kocha rzeki, no kocha morze.
Wycofali się z Europy. Chłopie. Luzik. Zwycięstwo Sowieckiego Sojuza. Ile tam wojsk w Anglii stoi? Jak tam chyba po 10 list na kratkę jest. Kurde, ktoś mi wojnę wypowiedział. Ale to nie wiem kto. O, Rumun. Rumun. Ja nawet. Rumun? Ojoj. Się przebija gdzieś. Kurde, ustawiaj samoloty. 7 do 18 w stratach. Dobra, panowie, walczymy w tym powietrzu. Czekaj, bo ja jadę dopiero. Okej. No jakbyście to by było super. Tu by się przydało w tym miejscu, tu by się przydało lotnictwo. Super, super. Pierwszy sukces włoskiej armii. Albo, tak? ja to źle odczytuję, albo 3. Utracone samoloty 4. Zniszczone 10. 3 do 13. Desant wam wyjdzie, bo... No jest jeden pewien problem. Nie wiem, czy... Jaki problem? Nie wiem, widzisz tą wysepkę na Bałtyku? Aha, widzę. Tam moja cała flota jest. O kurde. Nie, tak. 250. Tak to jest, jak się na Bałtyk wpływa z lotniskowcami, Jakubek, no. Na La Manche rozpadam 1 do 28 maszyn. Co? Dobra, Port Said jest odbity. I znowu jest włosko-radziecki, tak jak w historii. Nie, Hedgehog, weź przestań atakować. Weź przestań Suez zaatakować w ogóle. Wyłącz plan. Niech oni przestaną bić. O, dobra, teraz. Wycofali się już. Podsumowanie, zacznijmy od Japonii. Japonia zajęła Chiny, Indie, morze, wyspy. Hawaj nie zajęła, prawie już pod Australią jest. Państwo włoskie okazało się jednym z zwycięzców tej kampanii, bo zdradziło wszystkie możliwe osoby. I zyskało najwięcej. No, Francja nie wytrzymała naporu wojsk niemiecko-włoskich. Dywizje hiszpańskie stały na górach i po prostu zostały zaanektowane. Co? Jednak mogłem zostawić. O, i dywizje się nagle pojawiły znikąd. Ale nie utrzymasz się, gościu, tam. Nie ma opcji. Ej, możemy poczekać do dowodowania mojego pierwszego niszczyciela. Pan Gubę z tym twoim niszczycielem, Kartus, jest w lesie. Mongolski sen. Mongolski sen o niszczycielu, bo on ma gdański, on ma tam porty. Chłop całą grę niszczyciel buduje. Chłop całego... Nie, to jest niemożliwe. Jezus, ile on ma... Gościu, ile on ma w ogóle... Ile ty masz dywizji w tych portach? Jak tam po 20 dywizji stoi? Przecież tego nie będzie się dało przebić w ogóle. No zobaczymy, jak on ma tu po 30 dywizji, co ja mu tu zrobię, chłop. 30 break, które moje dywizje mają, stary. Włochy, Japonia i ZSRR w sumie na podium, nie?